Cześć, tu Ernest! Jak na pewno wiecie, Fortnite jest pełen błędów i do dzisiaj po tych 9 sezonach nają wyskakują coraz to nowsze luki na mapie i różne błędy. W tym filmiku poznacie kilka z nich, ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, że w opisie zostały podane źródła, od kogo je poznałem. Niekoniecznie są to osoby, które odkryły te błędy, ponieważ często te osoby nawet nie mają żadnego kanału. Dodatkowo dla moich wspierających został przygotowany konkurs na 1000 fordolców. Aby wziąć udział, wystarczy zostawić komentarz z waszym nickiem Fortnite oraz wspierać mnie w sklepie z kodem Ernest. Wyniki ogłoszę wieczorem w dniu aktualizacji, czyli najpóźniej w środę. A zaczniemy od błędu, który poznałem u Sonada. Ten błąd pozwoli wam wykrzywić waszą postać. Wiem, jak to brzmi, ale pozwólcie, że wyjaśnię. Sposób na to jest bardzo prosty. W trybie kreatywnym wystarczy dobudować do najbliższej bariery. Teraz w tym miejscu należy zbudować mało 1x1 bez jednej ściany od strony wyspy. W środku w ten sposób dobudujcie rampę. Teraz wyekwipujcie spawner kulojazdów i postawcie go na tej rampie. Jak już to zrobicie, to pozostało wam tylko wejść do tego kulojazdu i następnie szybko z niego wyjść. Za którymś razem wasza postać powinna się wykrzywić tak samo jak u mnie. Co ważne, jak wam to się uda, musicie szybko polecieć z powrotem na teren wyspy i włączyć tryb latania, aby nie spaść do wody. Teraz, aby pozbyć się tych dziwnych błędów powiązanych z pozycją naszej postaci, skasujcie telefonem podłogę, która jest podstawą dla spawnera kulojazdów. Jak tylko ten spawner kulojazdów się zniszczy, wszystko wróci do normy, oprócz jak widać waszej postaci. Możecie tak biegać, strzelać i nawet budować. Małym minusem jest to, że wasza postać w tym stanie jest wolniejsza, ale to was chyba nie powstrzymuje od zrobienia nietypowego 1x1. Następny błąd udostępnił ten sam glitcher i efekt polega prawie na tym samym, ale w tym przypadku jesteśmy w stanie obrócić nasz widok o całe 90 stopni, zobaczcie sami. Do tego wystarczy armata, dowolna broń oraz lotnie w ekwipunku. Wykonanie jest równie proste jak przygotowania. Mała uwaga, czasami jest taki błąd, że nie można wyjść z armaty. Aby to naprawić, trzeba wejść od strony kierowcy, zmienić miejsce na działo i wejść z armaty. Jak już to zrobicie, to bez problemu wykonacie ten trik. Okej, wystarczy, że wejdziecie na miejsce kierowcy armaty, wyjdziecie z armaty, upuścicie wcześniej przygotowaną broń, wrócicie do armaty i znowu wyjdziecie. Teraz wystarczy wyjąć plan do budowania i spojrzeć się maksymalnie w górę. To naprawdę takie proste. Obrócę dla was teraz ekran, abyście przypadkiem nie wymiotowali oglądając Fortnite w ten sposób. Niestety w tym stanie nie można budować, ale telefonem można kopiować struktury. To nam da taki sam efekt, jakbyśmy mogli budować. Ja na waszym miejscu postawiłbym sobie kilka takich struktur na pamiątkę. Zobaczcie, jak działają zbugowane drzwi. Dobra, chodźmy na wyspę Battle Royale. Tutaj też czeka na nas kilka błędów, które są znajdźkami Troll Ninja. Zaczynając od tyci błędu, to w magmowym wodospadzie jest jedno małe miejsce, w którym możemy się ukryć w lawie bez otrzymywania obrażeń. Dokładnie tutaj, jeśli ostrożnie się ześlizgniecie z krawędzi, to wpadniecie do lawy bez żadnych konsekwencji. To jest dopiero gorąca kąpiel. Jesteście tu w miarę bezpieczni, ale traktujcie to jako ciekawostkę, nie protip. Następny błąd, który wam pokażę, pozwoli wam się wystrzelić bardzo wysoko przy użyciu kulojazdów. Jak już możecie się domyślać, potrzebujecie z tego błędu kulojazdu. Teraz udajcie się do dowolnej podniebnej platformy. Jak już do którejś dotarliście, to w tym momencie pozostało wam ostrożnie podjechać kulojazdem do jednego ze strumieni powietrznych, które podtrzymują tę platformę. Teraz przyczepcie się do ziemi i czekajcie. Bardzo ważne jest to, abyście nie odczepili się od ziemi. To znaczy, nie puśćcie przycisku, którym trzymacie się ziemi. Bo jeśli to zrobicie, to wasza kulka wróci na ziemię. No chyba, że tego chcecie. Jeśli będziecie trzymać się tej instrukcji, to polecicie na maksymalną wysokość. Stąd możecie wyjść z kulki i użyć lotni bez problemu. Ten odcinek chciałbym zakończyć tym oto błędem. W niektórych miejscach pułapki nie tylko po części wtapiają się w ściany, ale w neowykrzywionych można je czasami postawić na ścianach z drzwiami, a dokładnie tymi zielonymi, które zazwyczaj prowadzą na zewnątrz. Z tych wszystkich błędów w tym odcinku, ten zdecydowanie jest najbardziej szkodliwy dla tej gry. Nigdy nie wiadomo, czy za tymi drzwiami może skrywać się pułapka. Mam nadzieję, że wraz z resztą błędów to zostanie naprawione już w tym tygodniu. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.